Cześć, ja jestem Sarge i witam was ponownie w grze Horizon Zero Dawn. Powracamy do tej produkcji dlatego, żeby nagrać dodatek DLC The Frozen Wilds. Ja już nagrywałem podstawkę dobre 2 lata temu. Wtedy też mówiłem, że na tym na razie kończę i nie mogę obiecać nagrania rozszerzenia. Aczkolwiek teraz mamy rok 2020, niedługo ukaże się wersja PC-towa Horizon Zero Dawn i to też mnie zmotywowało, żeby powrócić do tej produkcji i pokazać wam również fabularne rozszerzenie, które pierwotnie w wersji na PlayStation 4 ukazało się już w 2017 roku i trochę więcej o tym dodatku jeszcze pogadam z czasem, a na razie pokażę wam tylko, że patrząc na mapkę jest kilka miejsc, gdzie możemy sobie rozpocząć wątek znany z tego rozszerzenia. Ogólnie dodatek wprowadza taki dodatkowy obszar tutaj na północy mapy, będziemy tam się niedługo wybierać. Zaczynam jednak tutaj, gdzie kończyłem serię z podstawki. Przypomnę tylko, że w tym momencie po zakończeniu już całej podstawki na 100%, co jest tutaj udokumentowane, no to gra nas powróciła do momentu przed ostatnią misją fabularną, bo tak to tutaj wygląda, że w momencie jak kończymy grę, no to później wracamy do otwartego świata przed tą ostatnią misją i można właśnie też teraz spokojnie zabrać się za wątek z dodatku DLC. Dodatku, który też postaram się ukończyć w 100%, tutaj mamy oddzielne statystyki dla tego rozszerzenia, a więc nie ma co zwlekać, podejdźmy do osoby, którą tutaj mamy i już wstępnie dowiemy się, o co będzie chodziło w tej nowej historii. Kobieta przewodzi loży łowców. Co potem? Rajbanu kobieta jest król? Niebezpieczny, mówi. Plotki są niebezpieczne, powiada. To co się stało? Zdrada. I to od krewniaka. Miałem iść polować na maszyny na pustkowia banuków z prawdziwymi łowcami. I nagle te plotki, nowe maszyny, trujące wyziewy, wielu banuków poginęło i tak dalej, i tak dalej. Więc ojciec nie pozwolił mi wyruszyć, bo zbyt niebezpieczne dla potomka szlachty. Zawsze robisz to, co ci ojciec każe? Tak. Pewnie. No dobra. A w ogóle polowałeś kiedyś na maszyny? Dragarze nosili mi lancoroga do strzelania. Ruchy były straszliwie realistyczne. Jakie znowu nowe maszyny? No właśnie. Mój ojciec nawet nie wie. Słyszał tylko szepty w sądzie słońca. A te trujące wyziewy? Kto wie, co te dzikusy w namiotach uznają za trujące czy wyziewy. Zrozum, ja chcę polować. Naprawdę, czemu dostałem miecz na 16 urodziny? Po co miecz, którym się nie wywija? No ale właśnie, w dodatku dostaniemy też nowe rodzaje maszyn. Polowanie w banuckiej dziczy. Mówisz o Ban-Ur? O, nie. To za daleko od światła słońca. Ekspedycję by wciągnęło. To miejsce zwane krajem. Coś jak ziemia niczyja od... wiesz czego. Od wojny? A teraz świetnie się tam poluje. Jest taka przełęcz na północnym wschodzie. No i w stronę tej przełęczy się wybierzemy. Chyba będę musiała sama sprawdzić te plotki. To za Kurhanem, za górami na północnym wschodzie. Chyba nie pójdziesz sama w to porzucone przez słońce miejsce. Obcy mogą chyba robić, co tylko chcą. Na słońce, gdybym nie urodził się szlachcicem. Tia, brzmi jak kara. Szczęście, że Nora tam była i uratowała króla słońce. Co u licha robiła wtedy straż? O... znowu ty. Te banuckie ziemie. Na północny wschód jest jakaś przełęcz, tak? Tak, tak, tak. Najpierw stanąć w wieży dnia, pożegnać cywilizację, a potem w górę od granic Nora. No dobra, będziemy tam w takim razie ruszać. Skorzystamy oczywiście z szybkiej podróży. Możecie też zauważyć, że w momencie jak aktywowaliśmy sobie ten nowy wątek, to już te wykrzykniki, które były tutaj wcześniej, zniknęły, dlatego że właśnie w jednym z tych trzech miejsc można sobie wątek rozpocząć. No i tutaj możecie kojarzyć z podstawki lokację znaną jako Kurhan. Teraz właśnie za Kurhanem będzie można udać się jeszcze bardziej na północ w stronę kolejnego obszaru. My skorzystamy z punktu szybkiej podróży
przy ognisku. No i stąd będziemy ruszać na północ. Przyzwiemy tylko swojego wierzchowca, którym może być jedna z maszyn oswojonych. W tym przypadku jest to śmigacz. Jeśli nie znacie jeszcze tej gry, no to naprawdę polecam nadrobić moją serię z podstawki. Gra jest całkiem długa, zwłaszcza jak ją przechodziłem na 100%, no to jej przejście zajęło bodajże 78 odcinków, ale naprawdę oferowała bardzo ciekawą fabułę, zwłaszcza z biegiem kolejnych godzin, kiedy poznawało się kolejne zawiłości fabularne, to naprawdę można było docenić to, jak ta historia została tutaj poprowadzona. Jest to produkcja studia Guerrilla Games, które znamy chociażby za sprawą serii Killzone. To pewnie o tej przełęczy mówił Ravi. Banuckie ziemie są niedaleko. No i proszę, teraz mamy tutaj nawet ognisko, którego wcześniej nie było. Przy ognisku można sobie grę zapisywać bez najmniejszych problemów, więc warto to zrobić. No i przy okazji możemy też takie ognisko potraktować jako właśnie punkt szybkiej podróży. My będziemy ruszać jeszcze wyżej. Zaraz też zajrzymy do ekwipunku i umiejętności, bo tutaj możecie zauważyć, że po tym jak zainstalowałem dodatek, to nowe elementy w ekwipunku się pojawiły, a także aż 12 nowych umiejętności, znaczy się 12 punktów umiejętności, a nowych zdolności w dodatku mamy łącznie 8 i już większość będę mógł sobie jak najbardziej odblokować. Na razie wspinamy się. Czyli widzicie, tutaj wcześniej spotkalibyśmy kogoś, kto też powiedziałby nam o nowym wątku w tym dodatku. Ale ponieważ już wcześniej porozmawialiśmy bodajże z Ravidem, no to tutaj już nikogo teraz nie ma. I musimy po prostu kontynuować. Rozejrzyjmy się tutaj, przeszukajmy skrzynki. Pozbieramy materiały. Stąd akurat wywar regenerujący, którego nie zabiorę. No i lecimy jeszcze wyżej. Co ty robisz, Aloy? Ta droga prowadzi do kraju. Banukowie nie mają nic poza bezużytecznym mistycyzmem. Zaćmienie nie będzie czekać, aż skończysz marnować czas na igraszki w śniegu. Dziwne, że wciąż mnie sprawdzasz. Myślałam, że ruszyłeś dalej. Ach, przepraszam, że wciąż przejmuję się losem świata. Zastanawiam się, banuccy szamani przewlekają niebieskie kable przez skórę, prawda? Tak jak ktoś, kogo znamy, nie? Może chcesz, bym trzymała się z daleka od banuków, bo tam jest twoja przeszłość. To nie przeszłość mnie martwi, Aloy, tylko przyszłość, a raczej ryzyko jej braku. I właśnie dlatego powinnaś wrócić do ważnych spraw. Ale zrobisz, co zechcesz. Jak zwykle. Drażliwy. A proszę, odezwał się do nas Silence, którego doskonale pamiętamy z wątku fabularnego podstawki. Bardzo ważna postać. No ciekawe, czy dowiemy się czegoś więcej na jego temat. Mamy już jakąś maszynę przed sobą, słuchajcie. To nowy drapieżnik. Widać bijący od niego żar. O proszę, i od razu mamy do czynienia z nową maszyną. Jest to ogniarz. Dodatkowo demoniczna maszyna, bo właśnie na tych nowych terenach mamy spotykać głównie demoniczne wersje tych maszyn. I tutaj w ramach przypomnienia jest coś takiego jak katalog maszyn. W podstawce mieliśmy tych maszyn ponad 20 i tutaj wszystkie już zostały oczywiście przeze mnie odkryte w podstawce, a teraz jeszcze nowe pojawią się w tym dodatku, więc tutaj warto sobie zobaczyć. Mamy ogniarza, bardzo zwinna i niebezpieczna maszyna bojowa o wzmocnionych ogniem atakach w zwarciu, ma zamontowaną wyrzutnię min do walki na odległość. No i tutaj są podatności różne podane, na przykład podatność na mróz, jeśli chodzi o korpus. Kanister z płomieniem, podatność na ogień. Okej, czyli to tutaj ten kanister na górze jest zaznaczony ładnie. Wyrzutnia min do tego. Można ewentualnie spróbować tę wyrzutnię odczepić, bo mamy oczywiście różne rodzaje broni, z których jesteśmy w stanie skorzystać. No dobra, to powiem wam tak, spróbuję się na razie podkraść, jakoś przygotować się na to. Właściwie to mógłbym sobie ewentualnie spróbować wybrać na przykład huk proce,
która miałaby możliwość zadawania obrażeń od lodu też. Ale może w pierwszej kolejności to ja się po prostu tutaj na razie zbliżę. Zrobimy coś takiego. Damy sobie 3 strzały, bo możemy 3 strzałami naraz nawet atakować. No i teraz trafić. Spróbujemy unieruchomić maszynę. Dobra. O, wow. Ale całkiem nieźle się trzyma. To trzeba przyznać. Jeszcze krytyczny atak wejdzie, czy nie za bardzo? Wycofajmy się troszkę. Spróbujmy teraz z ognistymi strzałami ewentualnie. Muszę sobie na nowo przypomnieć, jak tutaj się kurczę walczyło. Mamy też oczywiście w tym momencie zbroję z podstawki, która się bardzo może nam przydać w tym dodatku, zwłaszcza że ogólnie dodatek ma mieć całkiem wysoki poziom trudności, więc zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Dobra, tak na dobrą sprawę to ja bym może tutaj bomby przywierające odpalił. One zadadzą całkiem spore. Lina się zrywa. Obrażenia. No i dobra. Rozprawiliśmy się z maszyną, więc to była pierwsza walka. I może być całkiem ciężko właśnie w tym dodatku, bo ogólnie było zapowiadane, że dodatek będzie oferował całkiem wysoki poziom trudności. No dla mnie to jest oczywiście pierwszy kontakt z tym dodatkiem. Wcześniej nie miałem okazji go ogrywać. Czekałem na to, aż ewentualnie mi się uda zagrać wraz z wami. No i teraz właśnie ze względu na premierę PC-towej wersji stwierdziłem, że można sobie powrócić do Horizona i jeszcze raz tę grę ograć, tym razem właśnie w formie tego rozszerzenia. No ale może przejdźmy sobie do tych nowości, które tutaj zostały jeszcze dodane. Mam 3 nowe przedmioty specjalne. Żeton handlarki Karja, strażniczki Nora i podróżniczki Banuk. Wymień ten żeton u dowolnego kupca na premiowe przedmioty. Będziemy to sprawdzać, jak tylko kupca spotkamy. A tutaj mamy 8 nowych umiejętności. Patrzcie na to, możemy podnosić przedmioty z wierzchowca. Jako że mam aż 12 punktów teraz, po tym jak przeszedłem już podstawkę, no to sobie wykorzystam te punkty. Od razu wykupię to. Zbieraczka okruchów, rozłóż zasoby i modyfikacje, aby uzyskać 50% ich wartości w okruchach metalu. Mistrzyni zbieractwa, zwiększona szansa na znalezienie skór, kości, soczewek i serc. Chomik, zwiększa miejsce w ekwipunku na zasoby o 20%. Bardzo fajna rzecz. Naprawa wierzchowca, naprawiaj uszkodzone wierzchowce okruchami metalu. Naprawa maszyn, naprawiaj zdominowane maszyny okruchami metalu. No i jeszcze 2 umiejętności mi zostały. Ulepszona naprawa wierzchowca i cios przy zsiadaniu. Wciśnij kwadrat, by zaatakować z wyskoku z wierzchowca. Coś takiego, jak było teraz widać po prawej stronie. Może być interesująco, a ponieważ przechodząc podstawkę na 100%, już po osiągnięciu maksymalnego w podstawce poziomu 50%, jeszcze grałem i zdobywałem punkty, wtedy nie mogłem ich wykorzystać. Te punkty się teraz odblokowały. Chłopca na górze! Dobra, to chyba powitanie. No, zdecydowanie na to wygląda. Ogólnie właśnie w tym dodatku mamy trochę więcej dowiedzieć się m.in. na temat plemienia Banuk, o którym słyszeliśmy już wcześniej w podstawce oczywiście. No i zaczynamy. The Frozen Wilds, czyli fabularny dodatek do Horizon Zero Dawn. No i przede wszystkim te tereny północne będą takie ośnieżone, więc możemy się spodziewać dużo śniegu w tym rozszerzeniu. Dech zamarza. Jeszcze wewnątrz płuc. Ha! Jesteś pewna, że tu nie zmarzniesz, Nora?
Nieźle się zgrzałam podczas wspinaczki. No dobra. Rozejrzyjmy się w takim razie, jak to tutaj wygląda. I spróbujemy być może z kimś pogadać, jeśli będzie taka możliwość. Dotarłaś do kraju, cudzoziemko. Długo raczej nie zostaniesz. To pieśni Kres. Największa osada w kraju. To niebezpieczna kraina, cudzoziemko. Śmiertelnie. A nie takie rzeczy już stawały na drodze Aloy. Wow. Dym unoszący się nad górą oraz wioską. Co tu się dzieje? Powiem wam, że jestem bardzo ciekaw wątku fabularnego tego rozszerzenia, naprawdę. Zbadaj źródło dymu. Oczywiście w Horizonie jest sporo takich postaci pobocznych, z którymi dłużej nie pogadamy, tylko ewentualnie rzucane są z ich strony jakieś tam komentarze. Dym z góry dziś mocniejszy. To zły znak przed ceremonią. Tak jak przed chwilą w tle. Jeśli Aratak chce wrócić na górę, to pójdę razem z nim. Na razie ruszamy za znacznikiem cały czas. Być Banukiem znaczy być zawsze gotowym na śmierć. Wierzę, że nasi łowcy o tym pamiętali. Niech pieśni poległych brzmią wiecznie. Czyż jest lepszy wódz od Arataka? Musimy w niego wierzyć. Dzieje się coś ważnego. Mieszkańcy wioski idą w stronę dymu. Zaufajcie Urei, mówili, wróci do nas i tak czekamy. Jest kolejne ognisko. No i proszę, zebrał się tutaj tłum, rzeczywiście. Być Banukiem znaczy być zawsze gotowym na śmierć. Zaraz zobaczysz coś nowego, Nora. Burgrend, dostawca niezbędnego. Banukowie przeważnie palą ciała zmarłych. Ale nie dziś. Bo nic po nich nie zostało? Tak. Kiepska sprawa. Najlepsi wojownicy przepadli. Więc dostaną inne pożegnanie. Czy zwali maszyny? Wow. Maszyny przyzwane, żeby zabrać tych ludzi. Swoją drogą ten lud Banuk zawsze miał ciekawe przebrania. Okiełznajcie smutek, łowcy! Zabijcie go! Albowiem nasi bracia dostąpili losu ukochanego przez Banuków i padli z włóczniami bijącymi w metal. Ich walka dobiegła końca. Widzieliście, jak ich duchy ulatują w błękitne niebo i dalej do niebieskiego światła. Lecz nasza walka dopiero się zaczyna. Wkrótce wyruszymy zapolować na demona, który wprawia maszyny w straszliwy szał. A zatem pytam, czy zdołacie przywołać odwagę poległych towarzyszy? Będziecie walczyć, będziecie ginąć, tak samo jak oni? Odwaga i włócznia!
nasza krew na twych zębach, Arata! Jesteśmy Banukami. Nasz wróg naszą ofiarą. Demon, przez którego szaleją maszyny. Maszyny wyrżnęły najlepszych. A oni co chcą zrobić? Wracać tam? Głupcy. Chcesz poradę za darmo. A... Aloy. Przesiaduję tu już 2 długie zimy. I wciąż nie udało mi się zrozumieć Banuków. No bo na przykład. Zaczęło się, bo jedna szamanka, Urea, gadała coś o duchach i demonach gnieżdżących się na ryczącej górze. Więc poszedł ten cały werak w góry i połowę ich posiekały przeklęte maszyny. Gdy Urea zniknęła, myślałem, że szalony poszedł za nią, ale nie. Oto wielki Arata krzykuje ich na powtórkę z historii. No i możemy się czegoś więcej dowiedzieć przy okazji od niego. Niech na początek opowie coś o sobie. To mówisz, że mieszkałeś tam przez 2 zimy? Tak. Jeszcze u nas handlarze futer opowiadali o tym zapomnianym przez wszystkich obozowisku. Dobre miejsce. Gotowe na zmiany. Z trudem sobie radziliśmy, nim tłumy zaczęły ciągnąć za Ureą. Wielki prorok nadchodzi, mówili. Myślę sobie profit. Ale mi się mylił. Nie, że jak Banuk, to od razu sknera. Po prostu wolą handel ze swoimi. Gdyby tak kilku dało się przekonać, to miejsce byłoby na mapie świata. A przynajmniej na jakiejkolwiek mapie. Co to za my? My? Ja i moja asystentka, Varga. Moja asystentka i córka zarazem. Lepiej nam idzie w relacjach biznesowych. Jej matka chciała, żebym jej pokazał handel. Ale wtedy zaczęła dłubać przy broni. Hej, jakbyś chciała się oderwać od banuckich hałasów, wpadnij do niej. Obie jesteście... jakby to powiedzieć... Babami? Nie. Niezależne. Szukaj jej w szczelinie. Obozie najdalej na wschód. No dobra, zajrzymy. A co powiesz na temat Arataka? Czy Aratak jest tu znanym wojownikiem? Jest wodzem wyraku. Jego głos budzi respekt wśród ludzi. Choć nie słychać go często. Gość gada tyle, ile zdechła ryba. Ale gdy on i Urea przybyli tu ze swoim wyrakiem, ściągnęło tu tylu banuków, ilu w życiu nie widziałem. I wiesz, co jeszcze widziałem? Mój mały szlak handlowy ciągnący się aż do samej Włości. Ale on powiódł ich wszystkich na śmierć, wprost na te wściekłe maszyny. Straciłem najlepszych klientów. Czym jest werak? O co chodzi z tymi werakami, Burgrend? Czy to jakieś części plemienia? Nie, nie są jak klany u nas. Nie możesz się po prostu kimś urodzić. Musisz przejść próbę. Dowiedz, żeś najlepszy, to być może cię przyjmiemy. Niektóre weraki znikają, ale inne trwają tak jak metal. Cała banucka kraina, Banur, to same największe, najstarsze weraki. Teraz już sama nie wiem, czy rozumiem więcej, czy mniej. Jedna rzecz jest pewna. Każdy werak ma wodza i szamana. To oni decydują. No i wszystko pięknie. Tylko, że wodzowie to zakute łby, a szamani z kolei bujają w obłokach. Jakoś postaramy się to wszystko ogarnąć. A Urea to ta, co mówiła o tym demonie. Tak jest. Ten Aratak od niej usłyszał, że ma szukać na ryczącej górze. A on jej uwierzył. Ale ty nie. No, wiesz, nie mam pojęcia, co Urea tam znalazła. Szamani nie gadają z nami obcymi. Maszyny tu w kraju są coraz groźniejsze, to niepodważalny fakt. Może i z winy demona. A może dlatego, że mają niestrawność. Mnie za jedno. Ta Urea z kolei nic nie wyjaśni. Wybyła stąd. Nie mam pojęcia czemu. Trzeba będzie jej poszukać. Czego takiego w Banukach nie możesz zrozumieć? U Banuków wszystko jest próbą. Trzeba znosić trudy, a celem jest przetrwanie. W warunkach, w jakich żyją, nie bardzo mają inne wyjście. Kraj tak zimny, że pękają zęby. Pełen straszliwych bestii.
mogliby przyjąć małą, niezbyt drogą pomoc. Uwierz mi, próbowałem ich przekonać. Ale jak Banuk z czymś nie walczy, to równie dobrze może umierać. A ciekawe, czy słyszałeś o Silence? Mówi ci coś przypadkiem imię Silence? Wysoki, strasznie ponury, kable w skórze, jak u szamana? Słyszałem to imię raz czy dwa, ale wypowiadane szeptem. Jak imię potwora, które Banukowie chcą zapomnieć. Nie jestem pewien, co się stało, ale chyba było tak, że zadarł z konklawę. Albo konklawę zadarło z nim. Konklawę? Wszyscy ważni szamani co jakiś czas zbierają się w Ban-Ur, żeby być na czasie ze swoim hokus-pokus. Nie mam pojęcia, jak mieszczą się w jednym namiocie i nie poplączą im się te rzeczy na głowach. Urea bywała na tych tańcach, ale kiedy ją spytałem, jak tam jest, spojrzała na mnie z podełba. Więc jak chcesz wiedzieć, jak tam jest, znajdź ją i przekonaj do siebie. Powodzenia. Postaramy się. Muszę wiedzieć więcej o tym demonie. To durnoty, Aloy. Albo coś w tym jest. Coś powiązanego z zachowaniem maszyn. W takim razie musisz znaleźć Ureę. Ostatni raz widziano ją w drodze do gór zwanych Soplice. Ponoć tylko szamani znają ukryty szlak między lodowymi szczytami. Ale wiem, gdzie znaleźć jej ucznia, Naltuka. Poszedł na północ od rzeki. Ugania się za plotkami. Plotkami? Zgadza się, plotkami. Niespodziewane ataki w śniegu, dziwaczne nowe budowle, no i niebezpieczna maszyna, jakiej jeszcze nikt nie widział. No to na pewno to sprawdzę, Burgrent. Dzięki za rozmowę. Nie ma za co. Ciekawe, czy Aratak opowie mi więcej o Urei albo ryczącej górze. Może warto spróbować. No dobrze by było. A co do tej porady, Burgrent? Lubię cię, więc ją powtórzę. Ale za kolejny raz już płacisz. No dobra, tak naprawdę nie potrzebuję. No to do zobaczenia. Ja myślę. Lubię stałych klientów. Trzeba przyznać Oseramom, że cokolwiek robią, robią to z pasją. Właściwie tylko z ciekawości, jak zwykle sprawdzałem, czy nie możemy się jeszcze czegoś dowiedzieć gadając z nim. Ale możemy opcjonalnie pomówić z Aratakiem, więc bym chciał to jak najbardziej zrobić. Nie mam zamiaru już słuchać takiego gadania. Zwątpienie cięższe niż stary śnieg. Wybacz, mój wodzu. Będziemy gotowi na kolejną próbę. Ale żadnego próbowania, trzeba to zrobić. Rozumiemy się? Tak, wodzu. Dobrze. Nieznajoma. Chciałabyś ze mną porozmawiać? No w rzeczy samej. Naprawdę chcesz wrócić na górę? Przyrzekłem, że to zrobię. Nawet jeśli jest to takie ryzyko? Ryzyko czego? Śmierci? Gorsze od śmierci to ugiąć się przed wyzwaniem i rzec, nie da rady. To stamtąd pochodzi twój werak? Nie, zebrałem większość łowców z całego Ban-Ur, by stawić czoła demonowi. Ale ja się tu urodziłem i zostałem, by walczyć z Karcza, kiedy inni uchodzili w góry. Mam wciąż wojowników z tamtych lat. Tych, co przeżyli. A co powiesz o tym demonie? Ten demon, o którym mówisz. Jeśli tylko starczy ci odwagi, możesz pójść i sama zobaczyć. To odmieniło maszyny. Są silniejsze, groźniejsze. Ale co to jest? To akurat pytanie do szamanów. No wiadomo, że tutejsze ludy często sobie jakieś swoje teorie dopowiadają, chociażby na temat skażenia maszyn. Aloy wie zdecydowanie więcej, chociażby już po tym, czego my się dowiedzieliśmy w wątku fabularnym podstawowej wersji gry. Urea wie o tym demonie. Gdzie ją znajdę? Urea jest szamanką. To nie są rzeczy, których powinni słuchać inni. A już na pewno nie obcy. W Pieśni Kresie są też inne waraki? Tak. Osada prowadzi własne życie dla każdego banuka, co szuka schronienia. Powstała tuż po wojnie. W miejscu, w którym było obozowisko, wyrosła niczym przebiśnieg wiosną. Być może nawet przetrwa do kolejnej wojny z Karcza. To chyba wszystko z mojej strony. Dobrze. Przedkładam czyn nad słowa. Jasne. Te nowe maszyny... Kolejna groza zesłana na nas przez demona.
A zatem będziemy musieli znaleźć tego Naltuka, o którym mówił Burgrend wcześniej. I to będzie gdzieś w tamtą stronę. Do tego oczywiście są dodatkowe zadania. Mamy kupca. Będziemy tutaj się na pewno rozglądać po okolicy. Warto by było też udać się do żyrafa, czyli do takiej wielkiej istoty charakterystycznej dla tej gry, dzięki której możemy sobie odkryć mapkę. Więc to by była właściwie rzecz najważniejsza, którą powinienem się zająć w pierwszej kolejności, aby po prostu wiedzieć, czego się mniej więcej po tych okolicach spodziewać. Ja mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu gry Horizon Zero Dawn na moim kanale. Myślę, że miło tutaj spędzimy kilkanaście godzin w świecie znanym z tego dodatku, dlatego że właśnie jakieś kilkanaście godzin ma zajmować jego przejście. Oczekujcie zatem na kolejne materiały. Zostawcie kciuka w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Piszcie komentarze i do usłyszenia następnym razem. Cześć!